Siemano, kolano widzowie, nie uwierzycie, pod czyim domem jestem. No zgadnijcie, nie no, wiecie pewnie już po miniaturce, słuchajcie. Jestem pod domem Paliona, patrzcie. To jest dom Paliona, jestem tutaj schowany za autem, żeby mnie nikt nie zauważył. I plan jest taki, że włamię się do tego domu. Dlatego teraz jestem tutaj już pod oknem. Najpierw sprawdzimy, czy kogoś tutaj nie ma. Nie widzę nikogo. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, czy są otwarte drzwi. Nie, niestety są zamknięte. Dobra, musimy znaleźć inną drogę wejścia. Idziemy za dom. Oj, tylko tutaj muszę uważać, ponieważ tutaj są okna. Ale będzie akcja. Palion się tego nie będzie spodziewał. Jakby co powiedziałem Palionowi, bo ja ogólnie odwoziłem Paliona, bo byliśmy na wyjeździe w góry. Powiedziałem mu, że już pojechałem. A teraz się okaże, że jednak jestem cały czas tutaj i spróbuję się do niego włamać. Tutaj mamy kolejne okna. Sprawdzimy, czy coś tutaj jest. Uj, tam jest Palion. Spójrzcie. Tam jest Palion. Trzeba uważać. Okej, on coś tam robi. U! Prawie mnie zauważył. Muszę teraz szybko przejść obok tego okna. Dobra. Okej. Czy ja dobrze widzę? Te drzwi są troszeczkę uchylone. Dobra, słuchajcie, patrzymy. Patrzymy. Jest tam. Słuchajcie, jest. Nie mogę. Co ja mam teraz zrobić? Muszę go jakoś wygonić. Mam pomysł. Zadzwonimy do drzwi i w tym samym momencie pójdziemy szybko z tamtej strony. 3, 2, 1. Dobra, szybko biegniemy. Szybko biegniemy. Szybko biegniemy, biegniemy. Udało się, widzowie! Włamaliśmy się do Paliona domu! Patrzcie, tutaj jest jego stanowisko! Mamy jego Minecrafta, patrz, to jestem ja! Siema, widzu! Siema! Siema, widzu! No to co, widzowie? Nagrywam jakiś odcinek? Dobra, jesteśmy, widzowie! Nie mogę za głośno mówić, wiecie, no Palion jest na dole i pewnie się zastanawia, co jest grane, kto puka do jego drzwi, a to byłem ja. I teraz jestem tutaj na jego koncie. Słuchajcie, Palion ma wszystkie ustawienia inaczej, ma w ogóle jakąś inną klawiaturę i wszystko jest strasznie trudniej mi tutaj ruszać się, w sensie klikać, oj, coś słyszę, ale on ma głośno stwory jakieś włączone. Dobra, to może na samym wstępie pójdziemy do jego domku, sprawdzimy, co on... O, właściwie co ma w ekwipunku, właśnie, co ma w ekwipunku? Żółwia skorupa, ochrona 4, a, to jest ta czapka, którą mu dałem. Dobra, dobra, albo nie? To jest dokładnie tak? Chyba tak. Mamy dalej ochronę 4, niezniszczalność 3, ochrona 4, niezniszczalność 3 i jeszcze coś takiego. No piękne rzeczy, o, fajnie będzie je wykorzystać, więc czekajcie, weźmy sobie te rzeczy. Wróćmy sobie do mojego domku. Na samym wstępie zrobimy coś takiego, że wszystkie rzeczy mu schowamy. Tak, 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 to będzie genialne. Tylko będę potrzebował skrzyneczki. No oczywiście wiecie, widzowie, to jest głupi prank i potem mu powiemy, gdzie są te wszystkie rzeczy schowane. Ale chodzi o samego małego psikusa na Palionie. Dobra, ale w ogóle śmiesznie się tutaj nagrywa. Widzicie, w tle jest pokój Paliona. To jest idealnie właśnie pokój Paliona. Tutaj krzyczy ale, ale, duży portfel mam i tak dalej. Tutaj były nagrywane popularne teledyski do popularnych piosenek. Dobra, idziemy teraz to schować. Schowamy to na wyspie emeraldowej, tok! To jest idealne miejsce, żeby schować tutaj właśnie te jego rzeczy. Idziemy! Tak jak widzicie, mam na sobie bluzę Voyantim, która mnie idealnie ogrzewała, kiedy musiałem się włamać na zewnątrz do jego domu, do jego mieszkania, nie no, domu, słuchajcie. Ta bluza jest po prostu idealna na właśnie takie zimne momenty, takie, w których musicie wytrzymać w samej bluzie, no jest w tej bluzie, jestem w stanie wytrzymać w samej bluzie, bez kurtki nawet przez jakiś czas. Wiadomo, niedługo, bo nie można być chorym, nie można się rozchorować, ale jest bardzo cieplutka i pomaga właśnie w takich chwilach, więc polecam Voyantim, pierwsza linia w opisie, mordyczku. A my tutaj odkładamy te jego rzeczy. Palionera. Ale będzie się działo. Dobra, cyk, cyk, cyk. Okej, okay. Ej, ja muszę zaznaczyć jakoś to, bo ja sam to zgubię. Muszę sam zaraz zgubię to, co tutaj jest schowane. Dobra, mam pomysł, zrobimy coś takiego. Pyk, pyk, dobra. Pod tym piaskiem jest schowana skrzynia ze wszystkimi rzeczami Paliona. Zostawimy mu tylko 64 pochodni. Elo, łatwo. Oj, czekajcie. Dobra, muszę mówić troszeczkę chyba ciszej, bo coś słyszałem. Słyszałem jakieś skrzepnięcie, jakby ktoś tutaj gdzieś szedł. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Dobra, idziemy sobie teraz do mojego domku po jakieś małe jedzonko. Palion jest w domku Voyana. Czekajcie, muszę sobie zmienić. O, Palion jest w domku Voyana. Ja mam na R ustawione zmianę perspektywy. Wiecie, taką zmianę perspektywy. A Palion ma to na F5, więc to trudno mi się to klika. O, i tak samo... O, na E Palion ma wychodzenie z tych rzeczy tutaj, a ja mam na C. Bo to kiedyś grałem w Bedwars i łatwiej było klikać C niż E. Dobra, pyk.
Ja nie mogę, totalnie nie ogarniam jego ustawień. O, mam pomysł, który kolejny prank zrobimy na nim. Zmienimy mu ustawienia, żebym ja się nie musiał męczyć. Dobra, autoskok. Włączymy mu autoskok, wiem jak to bardzo czasami denerwuje. O, dodam na C. Hihihi, let's go, dobra. Przybliżenie jest na C? Dobra, damy mu na Z. Dobra, i F5 na R. Jo, nie no, Palion teraz pewnie wejdzie do Minecrafta i będzie miał takie: co tu się odwala, co tu się odwala, czemu moje ustawienia są nie tak, czemu nie mogę wejść w ekwipunek. Widzicie, widzowie, on będzie próbował wejść sobie w ekwipunek, będzie klikał E i nic nie będzie mu wychodziło, ale kliknie C i już będzie działało. I przybliżenie tak samo ma inaczej ustawione. Dobra, jest fajnie, teraz mogę sobie klikać też to. I jest automatyczny też skok. O nie, co to jest za głupi prank. Jakiś głupi prank, nie pamiętam, czy ja to robiłem tego pranka, czy nie? Nie pamiętam, dobra. Tak czy siak. Uuuu, diament. Oj, on ma tak, właśnie, fajnie, można się wygiąć. On ma takie diamenty tutaj. Dużo siana, zabieram siano. Zabieram diamenty, o. I mam pomysł, mam pomysł. Ej, o, ja nie mogę, ile on ma diamentów. O, zabieramy te diamenty. Dobra. Co? O, widzimy co ma Palion w enderowej skrzyni. Wiecie, to jest skrzynia, do której dostęp ma tylko osoba, która wchodzi do niej ze swojego konta. Więc czekajcie, patrzcie, netheretowe gacie, to nic ciekawego. Książka z piórem, może jest to jakaś tajna informacja. Jakieś, o, jakaś skrzynia kolejna ukryta. Dobra, sprawdzamy co w tej skrzyni jest. Tylko tyle? Myślałem, że coś więcej. Dobra, książka z piórem. Udaj się do tajnej bazy, która jest blisko twojego domu. Ej, dowiedzieliśmy się jakiejś dziwnej rzeczy właśnie. Okej, okay, bardzo dziwne. Zrób... Co my możemy tutaj napisać? Zrób dużo siana... O, zepsułem coś! Zepsułem coś! Co tu się wydarzyło? Dobra, naprawiłem, ale chyba coś zepsułem mu troszeczkę. Dobra, kolejne ustawienia będzie musiał sobie zmienić. Dobra, mamy te jego diamenty, więc zejdźmy sobie z tymi diamentami na dół do niego. Książkę z piórem już mu tutaj napisaliśmy coś dziwnego na samym, na 13 stronie. Więc na 13 stronie będzie miał. Oho! Creeper! Tutaj on ma creepera w magazynie! No to nie jest to dobra informacja, on ma creepera w magazynie. Widzę, co ja mam zrobić, jak ja nawet nie mam jak rozwalić tego creepera. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, to wyłączyć to to skakanie, bo to jest przesrane, nie można tak skakać. Gdzie to jest? Sterowanie! O, dobra, 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 cyk, cyk. Okej, okay, jest git, bo automatyczne skakanie strasznie denerwuje. I co ja mam teraz zrobić, jak to jest creeper? O nie, słuchajcie, to jest creeper! Co mam z nim zrobić? Okej? Okay? Okej? Okay? Nie reaguje na mnie? Okej? Okay. Zejdziemy tam na dół? Dawajcie, schodzimy na dół. Yes, szybko na dół! Dobra, creeper, idziesz tu? Creeper! Creeper! Ty lamo... Pop! Co jest grane? Prawie żeśmy mu zdetonowali dom. Nie, nie, nie! Creeper! Yes! Rozwaliłem go kilofem, let's go, let's go. Ej, co tu jest? Uuu, jakaś lawa tam jest. Słuchajcie, ja miałem plan taki, żeby mu te rzeczy schować znowu w jakimś miejscu, te diamenty. Czekajcie, tylko gdzie to mogę schować? Mogę zejść tutaj na dół? Mogę płynąć? O, płynę na dół, płynę na dół, płynę na dół, płynę na dół. Płynę na dół, płynę na dół, płynę na dół, zaraz. A nie, nie umrę, bo przecież tutaj jest to... To coś. Okej, okay, dobra, dobra. Mamy tutaj te diamenty Palione i te diamenty teraz. O, zabudujmy mu tutaj. Pyk, 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 pyk. Będzie śmiesznie, będzie śmiesznie. Ej, on ma właściwie powolne opadanie. O nie, odłożyłem tą zbrojkę, teraz to będzie lipa, bo odłożyłem i nie będę mógł skoczyć sobie szybciutko. Ale ma śmieszne tak ustawienie, tak. Duży fow ma Palion. 80. Ej nie, w sumie ja tyle samo mam. Może inaczej mi się tutaj na tym gra. Śmieszne są takie inne ustawienia. Zobaczyć można wtedy, jak ktoś inny gra. Dobra, pyk, 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 pyk. Tutaj wszędzie buty diaksy postawimy. To jest taki, to właściwie nie jest nawet psikus, słuchajcie, bo my nawet nie zabieramy tych diamentów, tylko sobie je przemieszczamy ze skrzyni do jakiegoś miejsca takiego, żeby tutaj je jakby powiesić, rozwiesić, ale nie wiem jak to określić. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, schodzimy na dół. Ja! Zobaczcie ile mam HP. Co jest grane? Palionara. Dobra, czekajcie, mam. Jest! Dobra, ale pięknie mi się to udało. Dobra, dobra, dobra. Ja nie mogę, Palion ma. Zobaczcie jak mało HP Palion ma. Dobra, zostawmy mu tak mało HP, żeby tak miał cały czas. To już będzie kolejny mały psikus. O, i mam pomysł. Mam potężny pomysł. Co zrobimy mu kolejnego? Co? Dobra, dobra, dobra. Muszę troszkę ciszej mówić, bo się za bardzo ekscytuję. Odłóżmy mu ten netheretowy kill off w to miejsce. Ale mam pomysł. Tak, 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 to jest genialne. Palion nic nie będzie mógł zrobić, dobra. Gdzie jest obsydian? Obsydian potrzebuje odpalony.
Palion, przepraszam cię za tego pranka, musiałem. Dobra, gdzie jest obsydian? Gdzie masz obsydian? Palion w ogóle ma obsydian? O, nie, to jest czarny beton. Nie, czarna wełna, ale myli, ale mnie to myli. Nie ma nigdzie obsydianu, no bez jaj. Na pewno ma obsydian, na bank. O, dobra, mamy obsydian. Idziemy teraz z tym obsydianem. Nie wiem, czy w sumie tyle aż potrzebujemy. Raczej nie, ale jaki mam pomysł? No słuchajcie, skoro Palion nie ma żadnych rzeczy przy sobie, żadnych, nic, to przecież jak zabudujemy go obsydianem, to nie będzie mógł z tego uciec. Więc jeszcze dodatkowym prankiem będzie to, że będzie w środku swojego prezentu. To będzie jego prezent właśnie. Dobra, pyk, pyk. Zabudowujemy, okej, okay, i teraz patrzcie na to, uwaga. Zrobimy, o, podwójną warstwę obsydianu, to jest dobry plan, dobra. Podwójna warstwa obsydianu. Teraz czekajcie, pyk, okej, okay. Pyk, z tej strony, pyk, dobra. Teraz tutaj, pyk, pyk, okej, okay. Podwójna warstwa obsydianu i zamkniemy się w środku. I Palion nie będzie mógł z tego uciec. Dobra, pyk, 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 okej, okay, tutaj. Teraz z tej strony, okej, okay. I w momencie, w którym Palion rozwali tutaj coś, nadal będzie musiał się tutaj przedostać. Dobra, to rozwalmy jeszcze tutaj. O, tak, dobudujmy. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. Pyk, pyk. Ale jestem zły. Przepraszam, Palion. Dobra, pyk, 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 pyk. I teraz tutaj trzeba będzie już tylko zabudować. Dobra, słuchajcie, wchodzimy tutaj do środka. Okej, okay. Pyk, pyk. Pięknie, pięknie, pięknie. I uwaga, jest, dobra. I Palion się stąd już nie wydostanie, widzowie. Ale gruba masakra. Nic nie mówcie Palionom, chociaż Palion się sam przecież dowie. Ale nie mówcie, że to ja robiłem, błagam. Nie mówcie, że to ja zrobiłem. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja uciekam z domu Paliona teraz, żeby nie zauważył, co ja tutaj takiego zrobiłem. Nara.